będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jesteśmy we Wrocławiu, w mieszkaniu u pani Zofii i pani Anny Modrzejewskiej. Panie przyjechały tutaj do Wrocławia z miasta Nowograd Wołyński. Tak, one urodziły się tam. A ja pani? Przyjechałam z Kazachstana w 56 roku. Do Nowogrodu. Rodzice moje ze mną i z siostrą przyjechali. I tam Karczuba w ten czas był jeszcze pozbawiony praw. W Korcu było 30 km od Nowograda kościół, ksiądz tam był i równy tam najeżdżał. Jeszcze my z mamą piechotą szli z Nowograda 30 km do Korca. I Kaszuba odprawiał tam mszę. I potem jego już to wrodzie wolno było i znowu zabrali jego do więzienia. Pozbawili praw jego, co nie do więzienia. Pozbawili jego praw i on tylko przyjedzie do nas, bo w Nowogrodzie już było ta kulku różańcowe, nie kulku, a jak, no zgromadzenie sióstr. W Nowogrodzie Wołyńskim. Tak. No i mama wtedy, była taka pani Borowska Maryja i ona tak z nami w dziecku była i mama już, no przyjęli ją do zgromadzenia sióstr trzeciego zakonu franciszkańskiego. I potem ksiądz jak przyjeżdżał, co on, co u nas był w domu, co... Mieszkał u was w domu. Nie przyjeżdżał, no przyjeżdżał. Trzeba było żyć, to najwięcej on nocował u Sukulowskiej, taka była ta. Felimena. W Nowogrodzie Wołyńskim. Ona blisko do wokzału żyła i zawsze. To jak on przyjeżdża, to już te ludzie, to ludzie już mówią, że tak przyjeżdża Kaszuba, to chodzili. No na przykład moja mama jedzie i tam... Czyli odprawiał mszę w domu tak. I schodził się cały Nowogrodz Wołyński. I jak u mnie Anonka urodziła się, no to ona, u mamy moje troje dzieci przede mną zmarło. A ona jakoś tak płakała mocno, czy jej sobie... pokarmi ją, a ona płacze, a mama myśli, że już dziecko umrze i tutka Kaszuba przyjeżdża i my za nią i do Sokolowskiej, w Sokolowskiej domu sobie chcieli w chacie. No i tak, jak to mówię. Czyli pani Anna była chrzczona przez czcigodnego sługę Bożego Czterafina Kaszubę w chacie prywatnej. W chacie prywatnej, tak. W Nowogrodzie Wołyńskim. Podczas tego ukrytego nabożeństwa. Potem jak on przyjeżdżał znowu, to były, no tak gdzie naznaczył, co u nas, żeby jego nie złapali, czyli on bał sobie. Ukrywał się, wszystko uprawiał w ukryciu. I to u nas, to Sokolowski, to Maryje Borowskiej. Tego taka była też franciszkanka. No i potem, jak to mówię, jak ja już miała swojego syna, już ona pierwsza starsza. Syn miał na imię Anatol? No my jego chcieli, Boże, on tak sobie zapisał w dokumentach, był bo taka u nas sama nie, była. A na chrzcie jak daliście mu? A na chrzcie Antoni był ta sama. No, ja jeszcze swemu mężu mówię, on zapisuje, ja mam tylko nie mów Anton, a Antoni. A ta Czernigowska mówi, że to za imię Anatolii? Nie, Antoni. Antoni, ja powiedziała, żeby zapisał Antoni. Aha, Anatolii, że to za imię. No i tak on, jak uczył się w Grodno, to on sobie, no tak jak w dokumentach, Anatolii. Syn jest kapłanem. No tak. Uczył się w seminarium w Grodno. Seminarium w Grodno. Jeszcze za czasów komunistycznych, tak? No tak. W którym roku skończył? W tym roku 25 lat. W 90 zaczął i to on do Rygi wyjechał, a potem w 90 roku w Grodno otworzyło się pierwsze seminarium, nazwane już drugie nawet w Grodnie. To historia. Pierwszy rok. Grodnie to było jakby pierwszy rok odkrycie odkryli, jeszcze budowali tam u niego kleryki. W jakiej diecezji pracuje obecnie? Teraz w żytomiersko-kijowskiej diecezji. Panie nie wiedzą, ale historia waszej rodziny jest zapisana w jednej z książek, w ogóle w książkach po prostu o czcigodnym słudze Bożym Serafinie Kaszubie.
ponieważ jako kiedy jeszcze pani syn był dzieckiem, to była taka ciekawa historia. A, no on tak. Był chory. Proszę coś więcej powiedzieć. On tak, jak co to on była za choroba? On nie urodził się, tak? Ja przyjechałam z Kazachstanu, ja jeszcze nie miałam specjalności i poszłam do szpitala pracować. No, to wiesz, już może to nie trzeba. To nie, może nie trzeba, ale ten chłopiec u mnie urodził się z takim. To był starszy brat czy młodszy? No nie, młodszy się pani też panu. Ona 65, a on 68. I u niego tak, od, znaczy jak kula, o tu drugie kulano było, tak urodził się, z taką, no taka... To nazywało się gematoma. Gematoma, taka warykozna, warykozna rozszerzenie, wien. No jak winograd, tak oni mnie doktory mówili. I ja go trzeba zabrać, bo on że na kulanie... No, nie, nie wiem jak to po polsku. No zlikwidować, obciąć, wyciąć. Obciąć. Nie, nie, kolano. Nie, nie, kolano. O te drugie kulano. U niego to ono miętkie było. On, no biegał. Tak jak narosli jakaś, to tak się mama położyła jako do szpitala, bo wycięły. W Nowogrodzie? Nie, w Żytomierzu. Żytomierzu. Nie potrafili sobie z tym poradzić. No tak, nie mieli tego oni jeszcze gorzej mnie zrobili. Oni jemu zrobili w kości. O to takie dziecko, to trzeba było z mamą, a mamy po prostu wysłali. Nie położyli mnie z nim. I położyli jemu tut w kość, w te miejsce, o tut w kość. Pięte zrobili. Zastrzyk taki zrobili, że czy wieny, głębokie wieny. Głębokie te żyły, czy oni są... Czy oni dobre, żeby to wyciąć, to trzeba zobaczyć, czy wiena ta centralna dobra. No, no jak mówili, to, no, jak przyszło się, to u niego, u tego ukolu zaczęło się zakażenie krwi, całego organizmu. On nie dychał już i wszędzie miał... Infekcja właśnie przez te rany na wieńce. Sepsis tak nazywa się. Sepsa. Po polsku tak, sepsa. Już nie liczyli, już nie operowali, tylko liczyli jego już to liczyli, już jak to, żeby nie umarł, to... Boże, tak w ten czas nikt nie modlił się, a ja tak stała na korytarzu i modliła się. Powiedzieć może. Mama modliła się, to mi mama opowiadała, że modliła się. To wierzę, że mama modliła się, do tej pory dużo modli się. I, no i potem ze szpitala w domu. A już liczyli, do pierwszej klasy nie poszedł. Już do było 7 lat akurat. Ja muszę pierwszą klasę mama położyła, to cały rok on tak. Po prostu mama już liczyli. Bo z tej choroby to... sepsy jeszcze, no i ta kość została po prostu, ta pięta zaczęła bratu gnić. I ona nie zażywała ciągle, i jemu ta noga lewa bardzo bolała. Czy to lewa, czy to prawa, ja nie wiem. Ja już też no nie. Bardziej lewa chyba jest. Lewa i wtedy jakoś przyjechał akurat przyjechał swojego boże Serafin Kaszuba. Przyjechał Kaszuba do naszego miasta. No i on mówi, że ja taki doktorka jeździł, bo on no, jeździł do Leningradu, tam też byli taki, no te franciszkanie też byli. Ta Elizabeta Pawłowna. Chodzi o trzeci, o franciszkański zakon świecki. Tak, o tak. Świeckich no, franciszkanów. No tak. Prawdopodobnie ich przyjął do tego zakonu tak, on, sam ścigony Słowo tak, Boże tak, Serafin Kaszuba. Tak, i on zawsze tam, no i on wziął mnie z tym chłopcem moim. I u Elizabety Pawłowny my żyli. No sam oni też takie były, na mieszkanie takie maleńkie były. Dwa to była tercjarka franciszkańska. Tak, tak. I ona tak, i niesamowite. My, no, lekarka, tercjarka franciszkańska w środku miasta komunistycznego no, Leningrad. Tak, tak. O, no i tego, i on spał tam, gdzie ojciec Kaszuba. No i ja mu bulało tak. Było, że on jeszcze nachodził się, to bulało jemu. I on stękał, a Kaszuba nawet nie mógł już spać. I Boże, on tak... Tylko modlitwą i on tak, no nie wiem co robić, już do mnie podchodzi, ja sobą tak, ja nie wiem, jakieś tabletki miała, coś dawała, czy aspiryna, czy no bo on w ten czas w szpitalu tyle ukolów przyjął, że ja już nie wiem, co jemu pomagało. A gnój ten z nogi, co ja tak zawsze, jemu taki, to już takie narodne stresstwo było, to ja lion gotowała.